Ja, witam was w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed. Moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możesz zostawić lajka, subskrypcję i w ogóle wpaść na Twitcha. Tam GTA RP jest planowane, a gramy w Darkest Dungeon, a gramy w wiele innych fajnych, ciekawych gier, League of Legends, CSGO. No i oczywiście nie gram solo, zadymiamy sobie z innymi streamerami, między innymi. A zresztą co ja wam będę wymieniać, zobaczcie sobie, Fortnite'a też gramy. Badajcie, tam streamy zazwyczaj koło północy, coś takiego, może trochę wcześniej. Także nie są wcześniej, ale tak elegancko na wieczór do spanka. Filmy oglądamy Indiana Jonesa. Trochę na nielegalu, ale co, dla widza bym nie puścił? Oczywiście, że tak, ale my skupmy się teraz na Assassin's Creed'cie. Moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Oczywiście, tak jak od poprzedniego odcinka powiedziałem, wykonałem wszystkie misje, które były potrzebne, żeby odblokować biuro i żeby odblokować zlecenie na jakiegoś gagatka. I dzisiaj to zlecenie odblokujemy i dzisiaj to zlecenie wykonamy. Ale na początek dialog, rozmowa. Takie wieści, Altairze. Odgłośnię wam troszeczkę gierkę. Podziel się swą wiedzą. O, lag jest. Dobra, poczekajcie. Jubaira stało się oczyszczenie miasta z wiedzy. To potworna zbrodnia. Teraz rozumiem, dlaczego Al-Mualim kazał ci go usunąć. Wykorzystuje do pomocy uczonych z miasta. Wychodzą na ulicę, by nękać ludzi i zbierać wszystkie ich pisma. Obawiam się, że zamierza je zniszczyć. Co? Trzeba go powstrzymać. Po to tu jestem. No, właśnie chciałem powiedzieć to. W medresie Alcalasach. Pójdę tam i odbiorę mu życie. Dzięki za pióro. Biuro. Zostaliśmy pióro. Elegancko. Zostawię cię w spokoju, byś mógł się przygotować. Przynieś chwałę bractwu. Jasne, dzięki. Dobra, idziemy dalej, widzowie. Ale dzisiaj dziwny humor, naprawdę. Czekam, aż mi się widzowie GTA pobiedzie i chcę zacząć streamka. Humor jest dobry, fantastyczny dzisiaj dzień. No i to się, widzowie, w życiu liczy. Idziemy zabić Jubaira. Raczej tak mi się wydaje, że tak to się wymawia, nie słyszałem, jak on to mówił. Gdzie się znajduje ten gagatek? No nie dalej, myślałem, że ja mam zginąć. Gdzieś ukradłem zabawkę ze sklepu przypadkiem, trochę złodziej ze mnie. Nie ze sklepu, tylko z przedszkola. Zajumałem normalnie tego, zabawkę. Tako? No tako właśnie się niestety stało, widzowie. Ja bym tutaj zabił tego tutaj. A kurwa, to nie będzie takie łatwe. Ten miecz jest do pizdy ogólnie, znaczy ten nóż. On za dużo ten nóż nie daje. Rzucimy go o ścianę, sru kurwa i dusimy na dole. Pik. No i wszystko? I żynkobli? Ue, ale prosta misja. O kurwa. Ol mi staranował, ty! Ty się otrząśnij, kurwa, gagatku jebany. No przełamanie uchwytu. Wow. Dobra, to inaczej, widzowie, walka na początek jednak. Chciałem zacząć to oczywiście, ten odcinek misją. Zabijając kurwa gagatka, który jest zły i głosi nieprawdę, coś takiego. Coś on robi na pewno. Nie słyszałem do końca, co mówi ten ziomuś. Niestety problem właśnie z nagrywaniem często odcinków, streamowaniem i tak dalej jest taki, że nie do końca się aż tak skupiasz bardzo na fabule, bo jednak skupiasz się na tym. Tutaj patrzysz, odcinek jest dobrze, tutaj patrzysz, głos jest dobrze, nie ma przesterów, są przestery, nie, to jest za głośno, to jest za cicho, jednak to nie jest, widzowie, aż tak łatwe zadanie, jak wam się wydaje, mimo tego, że nie będę ukrywać, że no ja sobie tutaj bardzo luźno podchodzę do tych odcinków, no znaczy klikam nagrywanie, mówię, zaczynam odcinek, przygotowuję się oczywiście tutaj kawusia, rozgrzanie ust, no i właściwie każde i tyle. Pismo w tym mieście musi być zniszczone. Ale jednak jest to nie w miarę luźne. Zrobić, przyjacielu. W tych zwojach kryje i dalej już improwizacja. Nasi przodkowie nie umieścili jej tam bez potrzeby. A jakaż to potrzeba? To światła, które mają nas sprowadzić. Uchronić nas od mroków ignorancji. Nie! To skrawki papieru pokryte kłamstwami. Zatruwają wasze umysły. Dopóki istnieją, nie macie nadziei na ujrzenie świata takim, jaki naprawdę jest. Jak możesz twierdzić, że te zwoje są bronią? To narzędzia nauki. Zwracacie się do nich, poszukując zbawienia. Polegacie na nich bardziej niż na sobie.
Przez to stajecie się słabi i głupi. Ufacie słowom, kroplom inkaustu. Nie zastanawiacie się, kto je zapisał? Po co? Nie. Przyjmujecie je bez zastrzeżeń. A jeśli jest to fałsz? Ha? Jak często bywa? Bezwidzowy, mądra lekcja. Pamiętajcie o tym, żeby weryfikować źródła. Mylisz się. Których czytacie i co czytacie. Potrzebujemy ich. Kochasz. Zawsze patrzmy dwukrotnie na to. Zrobiłbyś dla nich wszystko? Kto to napisał. Tak. Artykuł i tak dalej. Zatem dołącz do nich. Każdy, kto mówi tak jak on, stanowi zagrożenie. Teraz z góry taki asasyński atak. Chce rzucić mi wyzwanie? Dobrze. Wasze rozkazy są proste. Idźcie na miasto. Zbierzcie pozostałe pisma i dorzućcie je do stosów na ulicach. Gdy skończycie, wyślemy wóz, by je zebrać, a potem je zniszczyć. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, widzowie, jak zajebiście mi wyszło tutaj wejście, kurwa, na chillku totalnym. Serem, wchodzę, wychodzę, może znowu się uda misja po cichu. Nie wiem, czy... Wydaje mi się, że muszę... Co? Ja mam ich, kurwa, wszystkich zniszczyć? Kurwa, odbiłem się... No, dobra, nieważne. Dobra, no to rozpierdolę ich wszystkich. O kurwa, ty. Myślałem, że tutaj jest jeden cel, a nie 450. A przestań, kurwa, jakiej pomocy, sama się wydostaniesz. Ja tu mam, kurwa, misję, kobito. Gdzie ja znajduję cel do likwidacji? Dziś jest chwalebny dzień. Nareszcie się uwolnimy. Tutaj. Pozbędziecie się tych złych duchów. O! I asasyński atak. Kurwa, jak zwykle nie wyszedł. O kurwa, ty, uspokój się, otrząsnij. Ty, widzowie, ja myślałem, że to będzie krótka misja, kurwa, bo nie byłem przygotowany na bitkę. Dobra, jeden już, jeden poszedł się jebać, także myślę, że mogę spokojnie stąd wypierdalać. I to jak najszybciej. Nie, może nie tak, może tak. Pyk, 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 tutaj. Wejść się na dach. Po asasyńsku. No, nie, i teraz musimy się udać do innych celów. Elów? Od, jakbym powiedział do innych celi, to miałbyś na myśli chyba więzienie. Jak mówisz do innych celów, to masz na myśli ludzi? Nie wiem, czy to kurwa ma sens, co ja powiedziałem. Powiedzmy, że jako tako się to trzyma kupy. Mam na taką nadzieję. Witam, ja jestem tylko zwykłym mnichem, pozdrawiam. Wypierdalaj. O, flaga! Pyk. Mieszczanie! Wynieście swoje pisma! Twórzcie raz to przede mną! A to tak samo będzie wyglądać te lokalizacje. No dobra. Witam, ja tu tylko po jednego gagatka jestem, więc na nim się skupimy, widzowie. Ewentualnie odeprzemy jakiś atak. Zrób. Dusimy na dole, dusimy. Zabity, dobra. To wypierdalamy jak zabity. Kurwa, ała. Moja szczęka. Szczęka mi wypadła. No już. Poprawnie się zrobiło. Dobrze, ja musiał sobie sam pranie robić, tragedia. Szukam samicy. W wieku, w którym ma jeszcze ręce, żeby mi zrobić pranie. I umie je podnieść. I ma siły, żeby je podnieść. Ile mi wystarczy w życiu. Kurwa, nie strzelaj do mnie. No, ałaja! Pyk, widzowie, tutaj bierze. No kurwa, ten asasyn to jest jakiś... To, że brzydko nie powiedzieć, ale... Nienormalny, co najmniej. Nie chcę używać, tak się... Oduczyłem używać bardzo takich słów negatywnych, żeby na przykład... Upośledzony, albo asasyn ma downą. Bardzo nieładnie tak nie wygląda. Bo osobiście poznałem kilku załamanie obrony. Nożem. Unik. Obrona. Poznałem kilku. Znaczy, no, nie miałem jakiejś turbo wielce okazji, bo to. Nie. O, tu jest przeciw. To ja nie go miałem zabić? Dobra, kurwa, nieważne, idziemy dalej. Misja wypełniona, rozumiem, tak? Biegnij, kurwa, biegnij, asasyn!
Cheeta. Na pewno jednego gościa z autyzmem poznałem. Bardzo w porządku, chłop. Kurwo, kamieniami. Szybko do tego. Udało mi się też poznać kogoś z chorobą Downa. Wydają się spoko osobami, więc stawianie tego w negatywnym świetle wydaje się co najmniej kurwa nierozsądne. Niemiłe bardzo. Dobra, pamiętajcie, zważajcie na słowo, słowa mogą boleć. No, można się śmiać ze wszystkiego, ale jak kurwa komuś sprawiałem przykrość, to nie jest fajnie. Myj zasady, śmiejmy się z kimś, a nie śmiejmy się z kogoś. To sianka. Będzie wiedział, że ja to ja jestem, czy ja podejdę i tak... Pach? O kurwa, nie podejdę tak. Dobra, to ciosami normalnymi. Dobra, rozjebany, flagę sobie jeszcze zgarnę i kurwa jebana byś mnie zostawił. Tyk tutaj, dam radę, spokojnie akurat dam radę. Jestem kurwa asesyjny. Tutaj, dobra, jeszcze dwa cele. Jeden. A dziwna misja, no nie spodziewałem się na pewno aż takiej misji. Myślałem, że to będzie normalnie skrytobójstwo jedno. Klasyczny dialog z osobą, która została zabita i idziemy do domu, kończymy odcinek, 15 minut. Odcinek kurwa zakończony. A tutaj wydaje się, że jest... trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić na to. A, przy filmie miałem dwie... A, nadal mam dwie osoby, tylko się nałożyły na coś siebie znaczniki. Siemka, naklejka, witam. Drogi kurwo śledzie. Przewiedzie. Posuwa, bo w ogóle to nie ciebie miałem iść. Do ciebie, chodź tu. Nie mogę go namierzyć, skurwibą się ukrył w narożniku. To jest Anna Mierzable. O, namierzony. Dobrze, że mnie kurwa chwyciły za szmaty. No go, duś, przełamanie. A już pokonany został? Ja ich w ogóle kurwa zabijam? Patrzcie, on żyje, to nie rozumiem o co chodzi z tymi zabijającym celu. Ja mam powstrzymać ich, żeby oni nie palili książki, no teraz kurwa już nie żyje. Ewidentnie już ginął. Ja chyba nie mam ich do końca zabijać. Tylko ja mam znaleźć tego Jubaira kurwa i go zabić. Ale nie wiemy, który to jest Jubair. Ja dopiero odkrywam, że Jubair to jest ten i ten. O, sami siebie bijecie, świetnie. O kurwa, my wszyscy kamlotami będzie kurwa. O kurwa. Dobra, wydaje mi się, że do końcowej misji musimy tutaj pozbyć się z grai przygłupów. No nie po tej stronie, koleżko, pan Lisie. Ja kogoś zabiłem? Niemożliwe. Kurwa, no za dużo was jest. Pyk. Tylko jakiś odwrót i nożem trzeba. Odwrót i nożem. Mam jeszcze noże? Mam ze dwa noże. To czemu nie rzucam? Problem z rzucaniem noży jest taki, że ten przycisk jest dokładnie pod tym samym jakby... No, przycisk jest pod tym samym. W sensie jest rzucanie nożem i bicie szybkiego ataku, który wykonuję teraz, jest dokładnie tym samym przyciskiem. To jest giga problem akurat. Bo ja nie jestem w stanie sobie wybrać celu i na przykład załatwiłbym ich teraz nożami, żeby się nie srać. Ale problem jest taki, że nie mogę, bo muszę być w odpowiedniej odległości. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może jest jakiś skryty przycisk, który powoduje, że rzucam ich nożem, ale no... O! Chciałem teraz, no, że nie chciałem rzucić nożem, ale przypadkiem się tak stało. Dobra, no to do Jubaira. To musi być on. Ostatni z niej. Witam, jestem tylko standardowym mnichem. Pozdrawiam. I asasyński skok, dawaj kurwa. Witam pana Jubaira. Dlaczego to robisz? Ludzie muszą mieć wolność wyboru tego, co robią. Ciekawe, czy to było tak zeskryptowane, że to będzie ostatni, czy akurat ja jestem takim gałganem i wybrałem jako ostatniego tego gościa. Ty powinieneś znać odpowiedź. Nauczaj ich. Ucz, jak odróżnić dobro od zła.
Należy ich uwolnić wiedzą, nie siłą. Nie chcą się uczyć, gdyż są zakorzenieni w swoich zwyczajach. Jeśli twierdzisz inaczej, jesteś naiwny. Na tę chorobę jest tylko jedno lekarstwo. Mylisz się, dlatego też muszę cię uciszyć. Czy nie jestem jak cenne księgi, które pragniesz ocalić? Źródłem wiedzy, z którą się nie zgadzasz, a jednak bez namysłu odbierzesz mi życie. To niewielka ofiara, by ocalić wielu. Konieczność. Czy to nie starożytne zwoje natchnęły krzyżowców, napełniły Salahadina i jego ludzi słusznym gniewem? Ich pisma zagrażają innym. Ich śladem idzie śmierć. Ja też dokonywałem niewielkiego poświęcenia. To nie ma większego znaczenia. Dzieło się dopełniło. Jak moje życie. No i wszystko. Ja to tylko misję wypełniam. Chyba. No i przed nami, z tego co rozumiem, główny gagatek, którego musimy zabić. Wracamy do biura, mówimy, że chłop jest tak zwany kurwa martwy. Dostajemy zasłużony medal i wszystko zwracają nam naszą rangę. I czas zabić głównego templariusza, który zarządza wszystkimi. Kurwa, no nie wiem, czy to był dobry wybór, ten skok, ale... Okej. Okay. Biorę 100 metrów dalej, przydałoby się tutaj w jakieś kurwa... To gusiana ukryć. A musi wszystko, już mówiłem to kiedyś, ale... Chuj musi wszystko swędzieć. Na takim stogu siana. Ja za dzieciaka ze stoga siana zawsze biegałem, to mi wszyscy wyganiali. Mówią, rozpierdalacie nam tego. Rozpierdalacie nam stogi siana. No i mieli rację, bo akurat jak biegasz, są takie zwinięte stogi siana. Faktycznie jak się po nich biega, to może się mogą się rozwalać. No ale co, człowiek był młody, biegał wszędzie, gdzie się dało biegać. Skakaliśmy po tych stogach, do stogu siana robiliśmy chłopie Adama Małysza. Tych jakby słupków siana, do takiego stogu siana robiliśmy jumpa. 3-4 metry. No ale fajna była zabawa, ale tak 10 minut, bo po 10 minutach kurwicy szło dostać. Od tego wszystkiego jak się drapało. Witam, Altairze, po robocie. Powiedz mi, że odniosłeś sukces. 17 tak. Minut, ognie mission complete. Zgasły. Jego życie również. To wspaniała wiadomość. Nie wątpiłem, że ci się powiedzie. To wspaniała wiadomość. Powinieneś był to zobaczyć. Uczeni tak łatwo za nim poszli. Wrzucali w płomienie nie tylko księgi, lecz każdego, kto stanął im na drodze. Taka ignorancja rodzi tylko zło. Uczyniłeś dziś wiele dobrego. Podobnie jak inni, których zabiłem, wierzył, że postępuje dobrze. Że przygotowuje drogę do lepszego jutra. Oczywiście. Tak działają umysły szaleńców. Wszystkie rzeczy, które przyszło mi zobaczyć przez ostatnie tygodnie. Jakby cały świat oszalał. Dlatego właśnie walczymy, by położyć kres tej wojnie, by przywrócić normalność. Ludzie rozpaczliwie potrzebują przewodnictwa. Łatwo jest to wykorzystać, takim jak Jubair, i popchnąć ich do złego. Ruszaj w drogę, Altairze. Wróć do Almanii, opowiedz mu, co widziałeś. Daj mu znać, ile dobrego dziś uczyniłeś. Pokój i bezpieczeństwo, Rafiku. Z tobą także. Witam, idziemy do szefa zameldować, że... Ja do późniejszego wydarzenia. Ile dobrego zrobiliśmy, czyli zabiliśmy tam z 40 chłopów. No i kurwa, dobroć wygrywa. Ewidentnie. Idziemy do szefa Almula Alima. Mojego mistrza plemników. On jest mistrzem plemników, widzowie, jakby ktoś kurwa nie skumał. Ja tak go nazywam, bo zobaczcie. Mamy mało czasu, Bilik. On ma takie te. Gdziekolwiek jest. Plemnikowe guziki. Pracuję nad tym. A gdy skończysz, zajmiemy się nim. Chcę mieć pełen raport na jutro rano. Witam, mam jeszcze trochę pracy. Jest pan wolny na resztę nocy. Okej. Okay. Tak właśnie myślałem, że to się tak mniej więcej zakończy. Że w końcu przyjdzie moment na taką cutscenkową. W której będziemy mogli sobie być w dzisiejszym świecie. Trochę mnie to wkurza, że jakby gra się odbywa w taki sposób, bo jednak to co robimy tam nie ma najmniejszego znaczenia, bo to już się jakby zrobiło, prawda? I dopiero to co robimy tutaj, tym ziomem, ma znaczenie takie realne, bo to się dzieje w czasach teraz, nie? W teraźniejszości. Tamto w przyszłości, więc nie ma znaczenia za bardzo.
No ale mimo tego jest to fajna gierka, ale to wynika z tego względu, że ja bardzo, 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 bardzo lubię wybory różne, jakie możemy dokonywać. Dlatego też lubię Batmana i wszystkie gry, no, Title Games, The Walking Dead i tak dalej, i tak dalej. Większość z nich znajdziecie u mnie na kanale, oprócz The Walking Dead'a. Gra o Trony, wszystkie tutaj te gierki od Title Games znajdziecie na tym albo drugim kanale, link w opisie. Pogadajmy sobie. Jakiś problem z Animusem. Nie, wszystko działa poprawnie. Wydaje mi się, że odłączył mnie, kiedy... Wydaje mi się, że powinieneś się zamknąć. Możesz mi wreszcie powiedzieć, o co tu chodzi? Musimy ich powstrzymać. To się tak ucierał. Dostęp do twojego ostatniego wspomnienia, to dopiero początek. Oni chcą wszystko zmienić. To jak żyjemy, to jak myślimy, to czym jesteśmy. Widik zrobił ci już wykład, jaki ten świat jest zepsuty, jak bardzo potrzebuje porządku i dyscypliny. Tak więc zamierzają nam je dać. I nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Jak? Skarb Templariuszy. Ich zdaniem to... Panno Stillman? Słucham. Proszę wprowadzić wspomnienia Desmonda do bazy danych. Zrozumiałam. I zaraz samica dobra, rozumiem. Że oni tyle tych w ogóle tych serii z Assassina zrobili, to jest pojebane. A musieli chłopy się tam z Ubisoftu napisać, rozpisać kurwa w scenariuszach. Bo jednak jest to w miarę długa gra. Czy my jesteśmy w stanie cokolwiek tu jeszcze zrobić? Chyba nie, usiąść na fotelu, nie. Zobaczymy, czy ktoś czasem w międzyczasie nie był w naszym pokoju, a możliwe, że był. W końcu jesteśmy jednym z asasynów, więc spodziewam się tutaj pewnego dnia zastać jebanego asasyna na jakimś kurwa dachu. Na razie widzę czysto, na dachu, znaczy na suficie. Będzie kurwa przyczepiony, jebany. Mogę zmienić ciuchy? Nie mogę. Mogę i spać? Nawet chyba i muszę i spać. Idziemy się kimnąć, znało nam pewnie od pierdoli. Oczywiście, 22.13. Jakiś może znak od asasynów, którzy zhakowali. Tracimy czas, panie Miles. Animusa. Tak, tak, już idę. Prawie skończyliśmy. A co potem? Zobaczy pan. Może nawet pozwolą panu obejrzeć, jak się zacznie. To wcale nie jest takie straszne. Hej, i tak wiem, że mnie nie wypuścicie. Dlaczego mi pan po prostu wszystkiego nie powie? Pytam z ciekawości. Nie jestem durniem, panie Miles. Już i tak sporo się pan dowiedział. Nie wiem, o czym pan mówi. Ależ oczywiście. Dobrze, zapytam o coś innego. Słucham? Niektóre rzeczy, które widziałem w Animusie, są jakoś nie tak. Jakby historia się nie zgadzała. Nie... Że co, panie Miles? Nie pasuje do tego, co pan wyczytał w sieci? Do tego, czego nauczyli pana w liceum? Zapytam w ten sposób. Czy ci rzekomi eksperci mają dostęp do sekretów ukrytych przed resztą z nas? Są książki, listy, dokumenty, różnego rodzaju źródła z danego okresu. Wiele z nich nie zgadza się z tym, co pokazuje mi Animus. Każdy może napisać książkę, a na jej stronach może umieścić cokolwiek. Kiedyś wierzyliśmy, że Ziemia jest płaska. Niektórzy nadal w to wierzą. Owszem, i piszą o tym książki. Albo o tym, że lądowanie na Księżycu jest fikcją. Chyba istnieje też książka, według której świat powstał w ciągu 7 dni. Zresztą to bestseller. Do czego pan zmierza? Do tego, jak sądzę, że nie powinien pan wierzyć we wszystko, co usłyszy. Wszystko, co przeczyta. Jak to ujął pański przodek, nic nie jest prawdą? Wszystko jest dozwolone. Tak, dokładnie. To dzięki temu Animus jest tak wspaniałym osiągnięciem. Nie zostawia miejsca na niejasności. Zawsze jest jakieś miejsce. Brawo, panie Miles. A teraz, skoro zaspokoiłem pańską ciekawość, czy możemy zaczynać? Chyba, kurwa, nie mam wyboru. Kurwa, nawet mądre te słowa, co on powiedział. Nie najgłupszy ten doktorek. Odnośnie tego, że widzowie warto informować, warto weryfikować informacje i warto nie wierzyć w to, co jest napisane. To się akurat w 100% zgodzę. Czy możemy jeszcze sobie z doktorkiem tutaj ze 3 słówka, co tam na mieście? Tam? O, chyba nie za bardzo. Nie za bardzo rozmowny jest. Terminy go gonią, a oni muszą znaleźć, kurwa, Templariuszów skarb.
Pakujmy się zatem do Animusa. Dziup. I do naszego króla plemników. Ostatnie wspomnienie przed nami? Do dzieła, panie Majus, stracimy czas. No, chyba na to wygląda, blok pamięci 5. Ale później jeszcze mamy jakieś 2. Dodatkowe i zablokowane. I może to koniec gierki nie jest. Może dalsza część gierki... Jeśli zostaniesz wykryty, zabicie kilku ścigających może ułatwić... Odbędzie się w rzeczywistości... Mamy wiele do omówienia. A nie w przyszłości. Że... Jesteśmy blisko Altairze. Już tylko Robert de Sable stoi między nami i zwycięstwem. To z jego ust padają rozkazy. Jego dłoń wypłaca złoto. Wraz z nim zginie wiedza o skarbie Templariuszy i wszelkie zagrożenie, jakie może stanowić. Wciąż nie rozumiem, jak mała część skarbu mogła spowodować tyle chaosu. Fragment Edenu to ucieleśnienie pokusy. Spójrz tylko, co zrobił z Robertem. Kiedy zakosztował jego mocy, został przezeń pochłonięty. Nie widział groźnej broni, którą należy zniszczyć, ale narzędzie, które pomoże mu spełnić marzenie jego życia. A więc marzył o władzy. Tak i nie. Marzył, wciąż marzy o pokoju, tak jak my. Ale to właśnie on chciał, żeby Ziemię Świętą pochłonęła wojna. Nie, Altairze. Jak możesz tego nie widzieć, kiedy to właśnie ty otworzyłeś moje oczy? Co masz na myśli? Czego chce Robert i jego poplecznicy? Świata, w którym ludzkość jest zjednoczona. Nie gardzę jego celem. Mój jest taki sam. Ale nie podobają mi się jego środki. Pokój jest czymś, czego należy się uczyć. Co tam co za kadzidełka tam? Przyjąć do serca. On Defie, to tam smażysz? A robiąc to, kradnąc z wolnej woli. Dziwne. Dziwne jest tak o nim myśleć. Nigdy nie pielęgnuj w sobie nienawiści do ofiar, Altairze. Takie myśli to trucizna. Zaciemnią twój osąd. Czy nie można go więc przekonać, żeby przerwał tę obłąkańczą misję? Przemawiałem do niego na swój sposób, poprzez ciebie. Czym było każde zabójstwo, jeśli nie wiadomością? Jednak on wolał nas zignorować. A więc pozostaje już tylko jedna rzecz do zrobienia. O, w Jerozolimie zmierzyłeś się z nim po raz pierwszy. I to tam go teraz znajdziesz. Niech ten ostatni dar wzmocni twoje siły. Idź, Altairze. Czas idę. To zakończyć. Idę, dawaj. Co dostanę? Dostanę za super umiejętność. Jaka super broń. Ło kurwa, jaki wielki miecz. Very nice. Zdobywasz nową zdolność, biegłość w mieczu, dodatkowe noże do rzucania. No dobra. Zawsze się chyba przydadzą. Idziemy, więcej obrażeń będę chyba zadawał z miecza. Osobiście wolę władać nożykiem, ale no niech będzie. Trochę mieczem zawsze można widzowie powojować. Lecimy do Jerozolimy, tak? O ile dobrze zrozumiałem i o ile dobrze słyszałem. A zatem Jerozolima, widzowie. Oczywiście udamy się tam tylko na chwilę. Udamy się tylko i wyłącznie do biura. A właściwie to ja chyba nawet, widzowie, tutaj zakończę odcinek. Kliknę Escape'a. Resztę sobie dokończymy już w następnym odcinku. Prawdopodobnie jutro. Widzowie, wpadajcie na streamy, bo tam codziennie one są na Twitchu, link macie w opisie, oraz wpadajcie na mój drugi kanał vlogowy, wpadajcie na Discorda, tam powiadomienia, tam można powisać, tam można zadać pytania, wszystko macie w opisie, Twitterek i tak dalej. Do zobaczenia, trzymajcie się, widzowie, wiem co, pa pa.